Cześć, witajcie, a w dzisiejszym odcinku poszukamy najlepszych zestawów z serii LEGO Ideas, bo strona LEGO Ideas to jest taka strona, gdzie znajdziemy propozycje zestawów. I jeśli jakiś zestaw dobije 10 tysięcy głosów, to automatycznie idzie do sprawdzenia jakby LEGO i jeśli firmie LEGO bardzo spodoba się ten zestaw, to bardzo możliwe, że po prostu wyprodukują ten zestaw. Mamy tutaj wiele świetnych zestawów, a w dzisiejszym odcinku poszukamy sobie najlepszych propozycji na zestawy. Żółw. Jest to świetny zestaw pod względem samego żółwia oraz cudownie wyglądałby na półce. Mamy tutaj wiele wodorostów, sam żółw wygląda też naprawdę dobrze, ma wiele detali. Ten zestaw cieszy się ogromnym zainteresowaniem innych. Kolejny już zestaw jest to księgarnia. Zestaw jest naprawdę dobrze zrobiony. Mamy tutaj wiele ciekawych elementów. Na przykład mamy ławeczkę, przez którą przechodzi jakby ołówek. Zestaw ogólnie jest pod budowę miasta, bo jest to, jak widzicie, taki typowy modular. Jak już mówiłem, mamy właśnie ten ołówek. Lampa też jest naprawdę ciekawie wybudowana, mamy tutaj wiele światełek, liście nad tą właśnie ławeczką. Wnętrze też naprawdę ciekawie wygląda, bo mamy tu naprawdę dużo biurek. Mamy jakieś półki z książkami, posągi. Zestaw jest naprawdę ciekawy. Tak to wygląda wszystko od boku. Można to otwierać, jak widzicie, lub zamykać. Jedyny minus tego zestawu, że proponują nam tylko jedną minifigurkę. Fajnie jakby tu były jeszcze, nie wiem, jakieś 5 kolejnych minifigurek, jakieś czytelnicy lub po prostu ktoś, kto jest za tym, żeby rozdawać te książki, wypożyczać. Fajnie jakby po prostu było właśnie więcej minifigurek w tej propozycji tego zestawu. Zestaw ten nazywa się Wieża Czarodzieja. Widzimy tutaj, nie wiem czemu, ale jest tutaj Gandalf oraz jakiś rycerz. No po prostu ta wieża wygląda cudownie. Zobaczcie, mamy tu użyte jakby te sztabki, tylko że sztabki złote, ale są one w kolorze szarym. Dach też wygląda ciekawie. Mamy tutaj gniazdo z jakimś ptakiem u góry. Liście też zlatują, są oplocione na tym budynku. Drzewka są ciekawie zrobione. W tej propozycji tego zestawu mamy wiele liści użytych, wiele jest po prostu trawy. Mamy oto takie właśnie figurki. Wyposażenie w środku też jest naprawdę ciekawe. Mamy tutaj jakieś butelki z eliksirem, różdżkę jakiegoś czarodzieja. Tutaj widzimy też jakąś tarczę. No zestaw jest naprawdę dobrze wyposażony i dobrze zbudowany. Kolejny zestaw jest to zamek, który prezentuje się cudownie. Mamy tutaj wiele koni, świetne figurki. Mamy również bardzo dobrze zrobiony sam zamek. Jest drabina, jest jakby różne kraje, można tak powiedzieć, różne po prostu zamki, które jak widzimy w tej historii, którą właśnie to zdjęcie nam opisuje, że jeden na przykład zrzucił drugiego z wieży. Sam zamek jest rozkładany. Mamy tutaj naprawdę sporo pokojów. Mamy tutaj króla, wielu rycerzy, jakichś forestmenów czy elfów. Mamy tutaj jadalnię, kota, króliczki. Zestaw prezentuje się naprawdę cudownie i z chęcią bym zobaczył, jakby LEGO go zrobiło i co by zmodyfikowali. Kolejny zestaw też to jest jakby taki zamek, tylko tym razem jest to bardziej taki japoński zamek. Mamy tutaj wiele kolorów czerwieni i zieleni. Wygląda to świetnie. Figurki też są naprawdę dobre. Mamy tutaj skały. Same części dachu i ogólnie można odczepiać, żeby można też było się pobawić tym zestawem. Mamy kilku rycerzy, jakieś damy. Mamy tutaj dobrze zrobiony sam budynek. Wokół mamy dużo roślinności, która wygląda naprawdę dobrze.
Na pewno wielu osobom ten zestaw by się spodobał. Kolejny zestaw jest to zestaw z filmu bajki Odlot. Zestaw jest pełen kolorowych elementów. Mamy dobrze zrobione figurki. Sam dom jest naprawdę zrobiony w cudowny sposób, ponieważ mamy tutaj wiele kolorów, wiele rodzajów kolorów, które naprawdę wyglądają świetnie. Dom jest ogrodzony takim płotkiem, który często jest używany w serii LEGO City oraz, jak wiadomo, musiały się tu znaleźć na górze domu balony, na których ten dom latał. Również mamy tutaj wiele przyborów, po prostu półek, krzeseł, które nawiązują bardzo dobrze do tej bajki. Kolejny zestaw też jest bardziej z takich starszych czasów, Dzikiego Zachodu, ale ja naprawdę bardzo lubię takie klimaty. Takie na przykład jak jest średniowieczna kuźnia, w tym teraz, co jest z roku i w poprzednim była, teraz jeszcze ją sprzedałem. I to jest podobny naprawdę zestaw, ale prezentuje się on cudownie. Mamy tutaj bardzo dobrze wykończony dach, detale drewna też są dobrze zrobione. Dom jest sam sobie taki kamienny, a strych ma żółty, dach jest niebieski. Te kolory po prostu bardzo dobrze ze sobą kontrastują. Oczywiście górę, w sensie ten strych, poziom taki zwykły i bardziej ten poziom niżej, że tak powiem, można od siebie oddzielać. Mamy też w kółko otoczone wodą, mamy też sporo liści. Fajnie, że znalazła się też tam właśnie łódka, jakieś drzewka. Zestaw, jak mówię, jest w miarę podobny do średniowiecznej kuźni, lecz tu jest bardziej taki dom nie króla, bo tam na przykład były jakieś te konie, tam był jakiś król, to tu jest takiego zwykłego cywila jakiś domek ze starszych czasów. Już kolejny zestaw jest bardziej dla fanów Scooby-Doo, ponieważ jest tu świetny zestaw, właśnie pojazd w sumie Scooby-Doo. Mam nadzieję, jakby powstał taki zestaw, że byłyby to nadruki, a nie naklejki, bo tu jest naprawdę tego multum by musiało być, jakby to były naklejki. Więc jeśli taki zestaw wyjdzie, miejmy nadzieję, że będą to właśnie nadruki. Zestaw jest po prostu odwzorowany identycznie. Każdy szczegół, każdy właśnie napis, wszystko jest odwzorowane tak, jak to było w bajce. Fajnie, że również mamy tutaj wykończenie w środku. Z tyłu, w sumie w bagażniku, mamy Scooby chrupki, jakąś małą lodóweczkę, stolik, krzesełka, w sumie takie bardziej kanapy. Można też otworzyć sobie ten właśnie bagażnik, drzwi. Jedyny minus, że nie pokazali nam tu żadnych minifigurek. Jeśli by dodali tu na przykład Scooby-Doo, Melmę i dajmy na to jeszcze Kudłatego, to ten zestaw byłby cudowny. Kolejny zestaw jest już dla fanów Hobbita, ponieważ mamy tu Gandalfa, który ciągnie ze sobą konie. Ten zestaw jest dobrze zrobiony, lecz po prostu jest tu moim zdaniem po prostu za dużo trawy. Mogliby tu więcej coś wymyślić, bo wszędzie nawalili trawę, lekko dali tam widoczne to, ten dom, no i w sumie nic więcej. Ale zestaw jest naprawdę ciekawy. Musieliby tu naprawdę multum tych liści dać, ale fajne jest też drzewo, na którym siedzi sobie sowa. No, zestaw jest naprawdę okej, ale nie jest to jakieś arcydzieło. W trawie również chowają się jakieś szczurki, kotki i tak dalej. Również lepiej jakby dodali tutaj więcej minifigurek, na przykład daliby jakiegoś Bilba albo właśnie Frodo, bo w sumie nie wiem, czy to jest bardziej z Hobbita, czy z Władcy Pierścieni, ale po prostu więcej minifigurek, trochę zmodyfikować, żeby było mniej trawy i coś dodać i byłoby cudownie. Kolejny zestaw to jest też pod modular, a jest to wytwórnia czekolady, dom czekolady. Mamy tutaj naprawdę dobrze zrobiony modular. Dobre są figurki, sam zestaw wygląda naprawdę ciekawie, dom, dach jest też bardzo fajnie zrobiony. Są tutaj napisy właśnie dom czekolady i jest naprawdę ciekawie. Widać, że tu są bardziej też klimaty właśnie takiej zimy, bo mamy tutaj właśnie takie liście zimowe typowo.
ale zobaczcie, jak prezentuje się to wnętrze. To też bardzo do siebie przekonuje. Mamy tutaj jakąś roztopiarnię tej czekolady. Też mamy ludzi, którzy jakby robią tą czekoladę, formują w kosteczki czekoladę. No po prostu cudownie. Z tyłu zestaw też nie jest za pusty. Mamy tutaj schody, żeby można było wejść na wyższe piętro. Jak widzicie, na wyższym piętrze mamy właśnie tą roztopiarnię tej czekolady, a na niższym piętrze mamy to, gdzie mogą sobie po prostu ludzie usiąść i napić się cieplutkiej czekolady lub kupić sobie kostkę czekolady. Kto co woli. No i dobra, to by było już na tyle. Jeżeli chcecie drugą część, gdzie po prostu również poszukamy sobie kolejnych 10 świetnych propozycji na zestawy, to komentujcie, zostawcie łapkę w górę i dajcie znać, czy chcecie takie właśnie materiały. Do następnych filmów, trzymajcie się i cześć!